To będzie wyjątkowy rok szkolny, pierwszy po reformie, pierwszy bez gimnazjów. 3 września w całej Polsce również w Ełku rozbrzmiał pierwszy dzwonek. Gimnazja przestały istnieć, lecz ich uczniowie kontynuują naukę w szkołach podstawowych, w tak zwanych klasach gimnazjalnych. Ten rok jest nietypowy, dlatego że nastąpiło włączenie 3 klas gimnazjalnych do szkoły podstawowej i w tym roku szkolnym nasza szkoła, mało tego, że będziemy gościć klasy gimnazjalne, to przejęliśmy również imię szkoły. Będziemy nazywać się teraz Szkołą Podstawową nr 2 imienia Danuty Siedzikówny-Inki. Do tej pory byliśmy imienia pierwszej dywizji Tadeusza Kościuszki. W tym roku szkolnym klasy gimnazjalne czeka egzamin gimnazjalisty, natomiast nowum jest egzamin ósmoklasisty. Także nasi uczniowie będą musieli się przygotować do po dwuletniej przerwie, bo wcześniej funkcjonował tylko egzamin szóstoklasisty, w tej chwili będą pisać egzamin ósmoklasisty. Choć reforma oświaty wkroczy na dobre do szkół średnich dopiero w kolejnym roku szkolnym, to przygotowania do niej już ruszają. Przed nami rok przygotowania do nowej reformy, a więc przed nami nowe wyzwania, opracowanie nowych planów, programów nauczania do systemu edukacji, który rozpocznie się od 1 września 2019, więc myślę, że takiej determinacji, pomysłu na zorganizowanie oświaty już na przyszłość w kolejnym roku 2019. To są pewne zaplanowane już działania w systemie reformy edukacji, a więc do nas ta reforma wkroczy za rok, ale już ten rok będzie takim rokiem przygotowania się. Tu 3 września miała miejsce powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego. Spokojna o zmiany wynikające z reformy oświaty jest senator Małgorzata Kopiczko. Jestem przekonana, że zarówno władze miasta, jak i szkolna administracja, dyrektorzy, wychowawcy dobrze przygotowali się do tych zmian. I tak jak tu dzisiaj zauważyłam, wszystko jest w dwójce, jak w najlepszym porządku. Jest szkoła podstawowa ośmioklasowa i są 3 klasy gimnazjum, wszyscy w jednym budynku i myślę, że najważniejsza jest atmosfera, która jest w szkole, a wszystko inne i trudności się pokona. Pełni zapału są także najważniejsi uczestnicy procesu edukacji, a więc uczniowie. Powrót do szkoły jest trochę na początku straszny, ale potem się przyzwyczaiłam, no i jest już fajnie. No na 7 mam autobus, potem mam zajęcia dodatkowe. Rok szkolny 2018-2019 zakończy się 21 czerwca 2019 roku.